Siemano, jestem Namianek, witam was w nowym odcinku na moim kanale. Dzisiaj oczywiście jesteśmy na GeForce Kinsie. Lecimy sobie z kolejną skrzyneczką, która została niedawno dodana na stronę. Jest nią dzisiaj WannaTry, chyba tak to się czyta. Skrzynka jest po 16 zł. Są fajne skiny, bo sobie przed odcinkiem sprawdzałem, co tutaj ciekawego może polecieć. Z tych ciekawszych to są oczywiście te tapetka, ten digielek, ten mechint, czy jak to się czyta. Nowa Antik może być za stówkę, ten Akacz Redline. A tak to, no tutaj zbytnio jeszcze poza tą emeczką nic nie ma, więc sobie zaczniemy otwierać. Po dwie sobie może będziemy otwierać tak za 33 zł, żeby za szybko, wiecie, nie stracić wszystkiego, tylko po prostu coś spróbować zarobić. Corticera też może być na plus, ale no niestety nie tym razem. Więc dobra, w sumie nie, po 33 zł może za mało. Będziemy sobie otwierać po 3 skrzyneczki, tak będzie najlepiej chyba. Najwyżej szybszy odcineczek będzie o nowa Antyk. Po ile? Po 50 zł to będzie chyba za szybko. No ale najwyżej zrobimy taki 3-4 minutowy odcineczek przy piątkowym wieczorze, żeby każdy miał czas obejrzeć na spokojnie. No i próbujemy sobie dalej. No mam nadzieję, że chociaż jeden taki, o taki, nie wiem, famasik, nie, to jest famasik słaby, ale mamy plus. To taki jeden droższy skinek tych czterech, ten Nova, ewentualnie Mechint i jeszcze ten Evil Daimyo poleci. No liczę na te 6 skinków, mam nadzieję, że chociaż właśnie jednego spotkamy. Jak jednego spotkamy, to już będzie wszystko ładnie, pięknie. No ale na razie się na to nie zapowiada, bo na to są ile? 0,04%, 0,12%, 0,280%, no nie no, są jakieś te procenty, ale znając moje szczęście pewnie nic nie trafię, więc no. Więc trzeba się zadowolić tym, co będzie, tym, co leci, i spróbować później coś na kontrakcie i ewentualnie na upgraderze coś ugrać, bo no pewnie ta skrzynka akurat nam nie odda, też nie oszukujmy się, skrzynka ma bardzo mało otwarć z tych nowych skrzynek. Są skrzynki, które lepiej dają, a ta skrzynka jest za 16 zł, więc to 16 zł, nie oszukujmy się, idzie zdecydowanie lepiej spożytkować na GeForce Kinsie, na przykład otwierając skrzynki, chodzi mi o te, już wam pokazuję. Na przykład Beast, te były fajne, Bite of Skin też był fajny i ten El Cheapo, bo te są za tanie, tak żeby sobie dużo zarobić. Ale to te właśnie polecam. Jutro będzie Neon Time, więc też zapraszam bardzo serdecznie o godzinie 18 odcineczek. No i lecimy sobie z kolejnym otwarciem tej skrzyneczki. No i zobaczymy sobie, czy coś dobrego, Tech Decimator, tak w ogóle nie patrzę, czy jest profit, tak sobie gadam, no i nie widzę na razie profitu za dużego, no ale dobra, może zaraz będzie. O, Star Trek Evil Daimyo, to już musi być ta droższa za 9 dych, no nie, za 28 to jest field tester, jakby było Factor New, to by była ta za 9 dych, no ale nic na to niestety nie poradzę. Dobra, nowa Antyk Evil Daimyo, może być chyba plusik, czy nie plusik, czy to strata 4 zł. Miałem chyba 720 zł na start, to zaraz sobie zobaczymy, ile mi zostanie na koniec. W ekwipunku oczywiście. O, plus 10 zł i to już jest bardzo fajne otwarcie. Zobaczymy, ile mi zostanie na samym końcu. No i spróbujemy sobie właśnie coś na kontrakciku znowu ugrać, ewentualnie na upgradera. Damy sobie dzisiaj upgrade na 20%. Od razu już powiem, że dzisiaj damy sobie upgrade na 20%. I przedostatnie otwarcie skrzynki teraz mamy. Nemesis, ok, teraz ładnie sypło. Ok, ostatnie otwarcie skrzyneczki. A skipniemy sobie Bengal Tiger, no niestety, dobra. Weźmy sobie najpierw ekwipunek, zobaczmy, ile mamy. W ekwipunku mamy 604 zł, więc około 120 zł straty, 45 skrzynek otwartych. Więc próbujemy sobie cokolwiek zrobić na kontrakcie. Potem idziemy na upgradera na 20% i na tym zakończymy odcinek. O, w miarę szybki, nie za długi, chyba w 5 minutach się zamkniemy, tak mi się wydaje. No i po prostu tak średnio polecam tą skrzyneczkę. Tam akurat jak inne polecałem, to tej tak średnio polecam. Są inne do 16 zł lepsze, więc możecie lepiej sobie zainwestować te pieniądze, żeby nie było później, że namawiałem do tej skrzyneczki. Dobra, lecimy sobie 18 skinów jeszcze w tym. 188 zł. 187 stajemy i ostatnie 10 skinów. Zobaczymy sobie, było 720 zł, a mamy ile? Shadow Dagerki to nie zwiastuje dobrze. 374, dobra, to robimy 20%, zostawiamy, nie ruszamy nic, żeby nie było. 20%, bajonet, ok, i zostawiamy sobie bajonecik, nie siedzi niestety. Więc w dzisiejszym odcinku to wszystko, ja wam widzowie dziękuję za oglądanie, no i do usłyszenia już jutro, siemano.